Kiedy zaczynasz się rozmrażać, dziwne lodowe jaskinie zaczynają wyglądać całkiem interesująco. Potem jednak zdajesz sobie sprawę, że oblodzone stoki i śliskie żaby nie za bardzo do siebie pasują. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 9 części Let's Play Super Frog. Jak widzicie, kolejna zmiana klimatu. Tym razem jesteśmy gdzieś w okresie kończenia się epoki lodowcowej. No bo jest tutaj zimno, ale jak można zauważyć po tych wszechobecnych kropelkach spadających gdzieś z sufitu, wszystko zaczyna się powoli topić. No i tak. Niestety podłoga jest pokryta lodem, co sprawia, że Super Frog się na niej ślizga. No, co skutecznie utrudnia niektóre momenty gry. Ale można się do tego jakoś przyzwyczaić. Dobra, tutaj było pierwsze sekretne przejście. Dość sympatyczną liczbą rzeczy. Oczywiście muszę je wszystkie pozbierać. Tak. I wracamy na początek. No, ale jak to zwykle bywa z pierwszymi poziomami znanych światów, ten jest dość krótki i w miarę prosty. Także powinno być ok. No i tutaj mamy wodę, do której też absolutnie nie wolno wpaść. Spotkanie z tą wodą kończy się jak spotkanie z kolcami, czyli po prostu nagłą śmiercią. Ona jest jakaś po prostu zbyt lodowata i nie można jej dotykać. Coś w stylu tej lawy, która była w zamku. Tak, idziemy dalej. Tak, i mamy też wyrzutnie jakiś śnieżek, czyli strzelające urządzenia charakterystyczne dla tego klimatu. Strzelające śnieżki. Okej, jakieś lodowe bloczki. Zamiast kamiennych z Egiptu teraz są lodowe. I oczywiście musiałam na któryś wpaść. No nie, i to drugi raz pod rząd. O, i tutaj już mamy exit, ale za nim jest życie. Także warto wyhamować tutaj. Dobra, i to by był cały pierwszy poziom. Przechodzimy do drugiego. Jak mówiłam, był dość krótki. Okej, jesteśmy już w drugim poziomie. Widzicie, zaczyna się niezbyt sympatycznie. Auć. Tak, pierwsze sekretne przejście. Pod spodem jeszcze widzicie są monety, ale do nich dojdę zupełnie naokoło. Także zupełnie później. Dobra, idziemy dalej. Tak, w tym poziomie jest dość dużo invisibility ball i tutaj bardzo się przydają. Na przykład w tym miejscu, gdybym dostała tymi śnieżkami, to najprawdopodobniej ześlizgnęłabym się z tego podeściku, po którym skaczę i wpadła na kolce. Co skończyłoby się tragicznie źle. Także Invisibility Ball tutaj się wyjątkowo przydają, bo jak już mówiłam, jest ślisko. Tak, kolejne sekretne przejście, które jest właściwie takim skrócikiem, takim, nie wiem, małym skrótem, także na razie nie będę z niego korzystała. Mamy wrednego pingwina, który mści się za to, że Super Frog nie wyszedł na Linuxa. Tak, i mamy wrednego bałwana. Okej. Okay. To jest trzecie sekretne przejście. W ogóle bardzo podoba mi się muzyka, która jest w tym świecie. Nie wiem, jakoś... Nie wiem, podoba mi się. Wydaje mi się, że tutaj bardzo pasuje. O, właśnie tutaj prowadził ten skrócik. I kojarzy mi się trochę ten początek, zwłaszcza tej muzyki z... jakąś rysunkową bajką z Małym Księciem. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tam było coś bardzo podobnego. Dobra. Tutaj się opłacało pójść, bo mamy... Mieliśmy owoce. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze życie, ale ono leży tu za exitem. Coś podobnego jak w pierwszym poziomie. Także... jeszcze będę miała okazję je zdobyć. Tylko trzeba właśnie uważać, żeby go nie przeskoczyć przez przypadek. Okej. I zaraz dojdę do takiego sekretnego przejścia, które dość ciężko otworzyć.
ale jeśli mam skrzydełka, a teraz akurat mam, no to powinno się udać. Bo właśnie nie zawsze się udaje, niestety. Kurczę, moneta zasnęła. Dobra, ona jest tutaj. Okej, udało się. Tak, mamy sprężynki, mamy owoce. Tak, i właśnie teraz dochodzimy do tych monet, które widziałam na początku. I lądujemy właśnie w pierwszym sekretnym przejściu, czyli trzeba się troszeczkę wracać. O, udało mi się zdążyć przed tym wrednym bałwanem. Tak, i teraz muszę uważać, żeby nie wpaść na te śnieżynki pływające tutaj wszędzie. Dobra, udało się. Auć. Więc to wpadłam na kulę z kulcami. Te kule są po prostu wszędzie. Od kiedy pojawiły się w zamku, tak nie opuszczają mnie. No jeszcze dostałam od pingwinów. Dobra, teraz mogłam skorzystać w końcu z tego skrótu. Kurczę, staram się delikatnie, żeby nie wpaść tutaj na kolce. I nie mogę wskoczyć. Wow! Dobra. Ta śliska podłoga nie ułatwia sprawy, niestety. Okej. Okay. Wow! Wpadłam na kolce, ale chamstwo. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Dobra, na szczęście nigdzie nie spadłam. Dalej. Dobra, tutaj mamy lukozadę. I kolejną kolczystą kulkę. Dobra. Widzicie, już mam liczbę monet potrzebną do exit, także raczej już jestem niedaleko. Auć. To było dziwne. Dobra, tutaj jeszcze w tą stronę mamy trochę rzeczy do pozbierania. Oczywiście musiałam po drodze wpaść na bałwana, tak żeby inaczej. Okej, okay, Invisibility Ball, hura. Wow. Chciałabym wziąć tę monetę. Dobra. Kolejny pingwin. Okej, tutaj jest miejsce, w którym pośpiech jest niewskazany. Tak. Dobra. Teraz jest miejsce, do którego warto pójść, ale nie zawsze się udaje. Oczywiście musiałam przez przypadek wlecieć na tą sprężynkę. O, tutaj. Będzie piąte, ostatnie już sekretne przejście w tym poziomie. I nie zawsze wchodzenie do niego kończy się szczęśliwie. Właśnie przez tą kulę latającą nad kolcami. O kurczę, i skończyła mi się Invisibility Ball, co znaczy, że może mi się nie udać stąd wyjść. No właśnie. Przykra sprawa. Dobra. W każdym razie skakanie pod tą kulą nad kolcami mam już za sobą. Tutaj też można bardzo łatwo spaść na dół i wpaść idealnie do tego zbiorniczka z lodowatą wodą. I mamy już... kurczę. Dobra, no nic mi się nie stało. Tak, tam było exit, ale jak widzieliście właśnie za nim jest życie. Znaczy, oczywiście bardzo chciałabym je zdobyć. I tu nie jest wskazane spieszenie się. Okej, okay. Udało się. To by było na tyle z drugiego poziomu. Mam nadzieję, że podoba wam się ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa. I mam wszystkie monety za wszystko. Hura!